Witajcie na kanale Madros. W dzisiejszym materiale omówię akcje na Malcie oraz dodatkowe informacje na temat Atrociraptorów i Sojony Santos. Zapraszam. Valletta jest miejscem, gdzie działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przemytem, sprzedażą oraz organizowaniem nielegalnych walk dinozaurów. Maltański targ bursztynu jest pod kontrolą firmy Biosyn. To właśnie tutaj znajduje się miejsce przerzutu Maisie i Betty do sanktuarium. Sama akcja ma na celu rozbicie grupy przestępczej oraz uratowanie zwierząt. Całą operacją kieruje Barry, przyjaciel Owena z Jurassic World. Owen z Claire przybywają do Valletty, aby odbić Maisie i Betę. Niestety sytuacja komplikuje się, głównie przez Sojonę Santos, która jest liderką grupy przemytników. Zajmuje pozycję drugorzędnego antagonisty w całym filmie. Sojona jest prawą ręką dyrektora Biosyn Lewisa Dodgsona, ale działa również na własną rękę. Jest bezwzględna i kreuje się na bardzo wpływową osobę w świecie przestępczym. Jej partnerem w interesach jest Rain Delacour, odpowiedzialny za porwanie Maisie i Betty. Dostaje kolejne zlecenie dotyczące Atrociraptorów. Niestety nie dostajemy informacji, skąd wzięły się same Atrociraptory, ale poznajemy cel ich przeznaczenia. Delacour miał za zadanie przewieźć Atrociraptory do Riadu w Arabii Saudyjskiej na zamówienie prywatnego klienta. Do transakcji nie doszło, a same Atrociraptory zostały wypuszczone przez Santos na wolność. Delacour ostatecznie ginie, zabity przez młodego Baryonyxa i Carnotaura. Wracając do Atrociraptorów, zostały wyszkolone do wykonywania poleceń za pomocą impulsu laserowego. Santos użyła ich, aby zabiły agentów specjalnych Barego oraz Owena i Claire. Z przebiegu samej akcji możemy wywnioskować, że przynajmniej dwa Atrociraptory zginęły podczas pościgu. I tutaj zaczynają się niedokończone wątki fabuły. Niestety nie wiemy, co stało się ze zwierzętami, które były na tym nielegalnym targu Biosyn. Czy dorosły karnotaur i allozaur trafiły do rezerwatu Departamentu Dzikiej Przyrody? Nie dostajemy żadnych informacji. Santos co prawda została aresztowana przez Barego, ale również jej postać pozostawia wiele otwartych wątków. Z kim współpracowała poza Biosyn? I oczywiście główna niewiadoma, skąd wzięły się Atrociraptory? Jedną z ciekawych informacji jest to, że odtworzono je z DNA Velociraptorów widzianych w zaginionym świecie. Ale ta informacja nie pojawia się w filmie, tylko w lore. Czy po odkryciu nielegalnych działań Biosynu i finansowaniu grup przestępczych sanktuarium nie powinno być zamknięte? Można powiedzieć, że akcja na Malcie była czymś odrębnym w samym filmie. Wiele wątków fabuły pozostała otwarta. Czy to celowy zabieg? Po samym Jurassic World Dominion ciężko stwierdzić. Same wydarzenia przedstawione na Malcie mają dynamiczny przebieg. Na plus rozmaitość gatunków i oczywiście same Atrociraptory. Minusy: brak wielu informacji, a także nielogicznie przedstawiony chaos na samym targu. Przykładem jest zabijanie ludzi przez allozaura i karnotaura, a kilka metrów obok rozmowa Owena z Delacour, który jest żywcem zjadany. Właśnie te niedokończone akcje są jednym z największych problemów samego Jurassic World Dominion. To wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.